Mamy dzisiaj jeszcze trzecią część tych trzech znanych powiedzeń przypisanych historycznemu Budzie, czyli pierwsza była ignorancja lub iluzja, druga to była chciwość i pozostaje nam nienawiść. Ale najpierw kroczek jeszcze znowu do tyłu, do tej wczorajszej chciwości. Możecie wyczuć, bo ją mamy często w codzienności, że coś tak bardzo chcemy. I popatrzcie, co się dzieje energetycznie w momencie, jak coś bardzo chcesz. Jeżeli coś bardzo chcesz, to coś masz w wyobraźni. Masz obraz tego, co chcesz i równolegle do tego masz uczucie, które jak myślisz o tym, co chcesz, to uczucie jest pozytywne. Jeżeli ci się wydaje, że tego nie osiągniesz, to masz automatyczne uczucie negatywne. Albo inaczej mówiąc, przez to wyobrażenie tego, co chcesz, starasz się stłamić uczucie nieprzyjemne, które jest. Brak, pustkę. Dlatego jest to bardzo ciekawy moment, bo nam się wydaje, jak ja tego nie dostanę, jak ja tego nie osiągnę, to nie wytrzymam. To co się stanie? Ten moment tej chciwości, bo my potem ruszamy po to coś, byłby bardzo ciekawym momentem treningu Zen. Bardzo kluczowe. Akurat w tym momencie nie pójść po to. I zaryzykować, że stanie się to, co obawia się, że się stanie, jak tego nie osiągniesz. To jest bardzo kluczowe, bo w tym momencie jesteśmy strasznie napięci i uważamy, że nie przeżyjemy, czy wszystko się sypnie, nie będzie miało sensu moje życie, jak ja tego nie zdobędę. I to jest taki bardzo kluczowy moment, żeby to na przykład wytrzymać. Czyli czuć ten impuls i zaryzykować przyjęcie, ok, no to niech się zawali. No i zobaczę, czy świat się zawali. To jest ważne, bo w takiej sytuacji mamy sporo i zwykle w tych sytuacjach już na dzień dobry ruszamy po to, żeby zagłuszyć to uczucie nie mogę, nie wytrzymam, nie przeżyję. Jak ona czy on mnie opuści, to nie wyobrażam sobie życia. Pomijając, że masz kiepską wyobraźnię, sam fakt, że to przeżyjesz, jest dosyć możliwy. Ale każdy z nas zna takie podbramkowe sytuacje, że wydaje nam się w pewnych momentach, jak nie będzie inaczej, to jest niemożliwe. I guzik prawda. Czyli energetycznie rzecz biorąc, normalne chcenie to jest ucieczka od teraźniejszości, ale to znaczy ucieczka od teraźniejszego odczucia czy czucia teraźniejszości, ponieważ ją nie czujemy, tylko uciekamy od uczucia spowodowanego teraźniejszą interpretacją rzeczywistości. Mi brakuje, nie ma, nie podoba mi się, jest niedobrze i tak dalej, i teraz idziemy gdzieś dalej. Na bardzo prymitywnych, prostych przykładach. To, co ja często mówię, my często mówimy, jest brzydka pogoda. I teraz jak sobie powiesz, aha, jest brzydka pogoda i zobacz, jak to działa na ciebie. Powiesz, jest brzydka pogoda, automatycznie masz uczucie korespondujące z brzydką pogodą. Czyli przygaszony, troszkę smutny i tak dalej. I teraz chcesz, żeby była ładna. Czyli musisz gdzieś pojechać, gdzie jest ładnie. Czyli odrzucasz cały czas teraźniejszość i teraz w zależności od tego, jak silne jest to brzydkie, tak silne będzie ta chęć tego ładnego. Tak mi bardzo zależy, żeby w tym tygodniu była ładna pogoda. Jadę do Włoch, bo tam jest słońce. No i jedziesz, jest słońce, ale cała reszta jest do dupy. Rozumiesz, bo że hotel jest do kitu, czy obojętnie coś. Także my możemy często zobaczyć, że ta nasza cała chęć ma do czynienia i tego nie widzimy, bo to strasznie szybko leci i po prostu wszyscy tak robią i wydaje nam się to normalne. My nie widzimy, że uczucie, które się w nas pojawia, to jest wynik interpretacji. I potem interpretujemy rzeczywistość inaczej i chcemy ją mieć, zdobyć lub zrobić
uważając, że wtedy będzie dobrze. Dobrze znaczy przyjemne uczucie. No ale jak długo ono trwa? I jak często się mylimy? Zobaczcie, ile planów i myśli mieliśmy, ile z tego zdobyliśmy, potem je mamy, wszystko jest ten, a mimo to wszystko poszło, ja pamiętam w tym, ostatnio jak byliśmy wiosną, bo był taki fajny moment, z dziećmi, z córkami byłem na wczasach i mała zawsze lubi planować dzień, co robimy i tak dalej. I tam sobie coś wymyśliła i myśmy się zgodzili na to. I pod koniec dnia wszystko było tak, jak ona chciała. Ja mówię, no coś tak smutno dzisiaj wygląda. Że mi tak, no wszystko było według planu, tylko plan był do dupy. No. Także, my sobie zawsze coś wymyślimy, bo nam się wydaje, że wtedy będzie. Że będzie. Czyli ta cała chciwość, dzięki jej prędkości, ona sugeruje i utrzymuje cały czas ten motorek będzie. Ale miarą tego wszystkiego jest brak treningu w wytrzymaniu pewnych uczuć. Jak pada deszcz, to pada deszcz, ale to nie znaczy, że to jest zła pogoda. A jak świeci słońce, to nie znaczy, że to jest dobra pogoda. Dla kogoś ona jest dobra, dla kogoś ona jest zła, w zależności od sytuacji, w zależności kto się na to patrzy i kto co potrzebuje w tym momencie, czy chciałby mieć. I nasze wpływy na to są zwykle silne i zajmują dużo życia, dużo czasu, a wyniki tak czy inaczej są względnie nieproporcjonalnie krótkie do tego. Także tu mamy ten kierunek tej chciwości, ale on pozostaje i on utrzymuje cały czas naszą perspektywę. Uczucie, wyobrażenie, wyobrażenie, uczucie, wyobrażenie, czyli perspektywa tak zwana ja. I staranie się, żeby zdobyć coś i utrzymać troszeczkę dłużej uczucie przyjemne. I teraz jeżeli popatrzymy się na nienawiść, to jest to coś na odwrót do chciwości. Ponieważ tu coś bardzo chcesz, bo ci się wydaje, że jak tego nie dostaniesz, to twoja identyfikacja się sypnie. To, co ty uważasz, że jest dobre, prawdziwe i to, z czego ty się składasz w tym momencie, nie dojdzie do skutku, to przy nienawiści jest to samo, tylko nie chcąc. To znaczy nienawiść jest bardzo energetycznie jest coś ciekawego. Nienawiść to nie jest walka. To nie myjmy nienawiści ze złością. Nienawiść to jest stan, w którym ty jesteś w takim stanie, że jeżeli coś lub kogoś nienawidzisz, to coś lub ktoś dla ciebie przestaje istnieć. Czy lepiej powiedziawszy, ty chciałbyś, żeby nie istniało. To jest stan, w którym ty cofasz twoja świadomość nie obejmuje już tego lub tej osoby. Ona po prostu dla ciebie jest zerem, ją chcesz zniihilować. I zabierasz dar bytu. Być może to słowo nienawiść, nawiść, nawiedzenie, czyli to jest stare słowo na odwiedzenie, czyli bycie z kimś. Tak? Przyjęcie kogoś do grona twojej świadomości. Znowu odświeżenie. Jak ja kogoś odwiedzę, to odświeżam jego obecność w mojej świadomości. Jak ja kogoś nienawiedzam, czyli nie odwiedzam po staropolsku, czyli nienawiść, to ja go wykluczam z mojej świadomości. Czyli nienawiść jest próbą utrzymania mojej tożsamości, jeżeli to coś lub ten ktoś, czy jego zachowanie podważa kluczowe momenty mojego wizerunku. To muszę go wykluczyć, bo jest za niebezpieczny. Dlatego zobaczcie sobie jednostki, jak i całe kolektywy, całe grupy, które mają, które stabilizują się wizerunkowo, zewnętrznie, partie polityczne, religie i tak dalej, mają tendencję do fundamentalizmu często. Fundamentalizm znaczy, że ja identyfikuję się z czymś, z tak zwaną jakąś wielką czy taką obiektywną niby prawdą,
Jak ktoś ją zaatakuje, to atakuje mnie, bo ja nią jestem. Jak ktoś obrazi Boga, to mnie obraża. W islamie, w chrześcijaństwie i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ jestem z tym zidentyfikowany, ja go potrzebuję do utrzymania własnej psychoemocjonalnej stabilizacji. To może być religijnie, to może być politycznie, co widzimy na co dzień i doprowadza do wielu wojen, cały czas jeszcze i do dzisiaj. To może być osobiście, że ktoś mnie obraził, bo ja w moim wizerunku uważam się za mądrego czy pięknego i tak dalej. Ktoś powie, jesteś głupi, brzydki. No to jest obraza wizerunku. I to jest bardzo ładne słowo. Obrazić, czyli tam jest obraz. Czyli ten obraz, który ja mam jako wizerunek, nie zostaje podtrzymany przez kogoś innego i wtedy ja mogę tą osobę zaczynać nienawidzić. Ponieważ ja muszę, jeżeli ja nie wytrzymam tego, jeżeli to nie będzie dla mnie, aha, może ma rację nawet, tylko jeżeli moje przyczepienie się do tego wizerunku jest tak silne i tak podstawowe, fundamentalne, bo inaczej jestem niestabilny, to muszę tą osobę wykreślić z mojej świadomości. Muszę nienawidzieć, bo inaczej ona cały czas atakuje mój wizerunek. Także silna nienawiść to jest nie tylko niechęć. Złość to jest odparcie ataku, ale tu już jest nienawiść, tu jest zniwelowanie kogoś lub czegoś, co podważa mój wizerunek. Dlatego ja w tym momencie staję się znowu bardzo ciasny, bo ponieważ, żeby kogoś nienawidzieć, muszę zmniejszyć moją świadomość, bo on musi być poza. Dlatego robię tak jak w chciwości coś odwrotnie proporcjonalnego do tego, co mogłoby być tak zwaną postawą obecną, gdzie jest otwartość. Nienawiść jest momentem zamknięcia mojej świadomości do minimalnego momentu identyfikacji z czymś, co zostaje podważone. Tak jak ja bym tym był. Jak ja bym był tym dobrym, czy tym mądrym, czy tym inteligentnym, czy cholera wie czy. To jest redukcja siebie samego na pewien wizerunek w tym momencie. Pewien jedyny, z wykluczeniem wszystkiego i wszystkich, którzy go atakują. Tylko cena tego jest bardzo wysoka, ponieważ ja w tym momencie poprzez redukcję raz, że ich nie wykluczam, bo oni nadal są, to jest tylko z uczucia ich mogę wykluczyć, ale oni nadal są, a cena tego jest straszna ciasność moja. I dlatego ja w momencie ciasnoty właściwie cierpię podwójnie. Bo ciasność jako stan na dłuższą metę, jeżeli nie jest naprawdę prawdziwy atak, jest bardzo nieprzyjemna. I mimo to dla wielu z nas tendencja do nienawiści, do wykluczenia czegoś z naszej świadomości jest bardzo wysoka. Zobaczcie, to mamy częste przykłady politycznie na przykład, że pewne grupowania polityczne zawsze obchodzą się z przeciwnikami w ten sposób, że starają się zniwelować, nie zauważyć pewne rzeczy, bo im nie pasują pod koncept. To robią muzułmanie z, powiedzmy, radykalni z innymi religiami, to robią chrześcijanie z innymi i tak dalej, cały czas. Jest wykluczenie. I to wykluczenie ma strasznie dużo rozmiarów. I esencją wykluczenia, ja bym nazwał esencją wykluczenia nienawiść, ale ona jest potrzebna, żeby utrzymać własną tożsamość. Dlatego do dzisiaj wiele grup politycznych na tym opiera swoją identyfikację. Na nienawiści do innych, bo są inni. Oni się czują sobą, jeżeli dzięki temu, że inni są inni, czyli gorsi. Bo gdyby inny był nie tylko inny, albo nawet był po prostu tylko inny, to ja już mam problem z moją identyfikacją, bo wtedy muszę ją pozytywnie zacząć budować, a jeżeli inny jest nie tylko inny, tylko być może nawet i w czymś lepszy, to już mam zupełny problem. Czyli on musi być automatycznie gorszy. Nie tylko inny, ale i gorszy. Albo swój, czyli jest dobry. Czyli ja powiększam te swoje, bo jest dobre. I tu mamy potem ekspansję osobistą lub ekspansję polityczną i tak dalej, która zawsze jest
jak to się mówi, związana z walką i z przemocą. Jest niemożliwe utrzymanie identyfikacji bez przemocy. I nienawiść jest bardzo podstawowym wyrazem przemocy. Czy potem ktoś tego kogoś już zabije fizycznie, to już jest następny krok, ale najpierw musi być nienawiść. Bez nienawiści jest trudno kogoś zabić. Najpierw zobaczcie sobie, co się działo zawsze w wojnach. Najpierw zaczyna się nienawidzić pewne ugrupowania ludzi. Żydów, czy Niemców, czy Rosjan, czy dla Niemców Polaków, czy Żydów. Cholera wie co. Ktoś kogoś musiał nienawidzić, bo wtedy było prościej tych ludzi zabić. A to już był drugi krok. Ale najpierw jest wykluczenie z świadomości, że oni też są i istnieją. Nie mają prawa istnieć. Albo są czymś gorszym. I na tym funkcjonuje. Dlatego ten mechanizm nienawiści jest bardzo ważny, jak i mechanizm chciwości. I każdy z nas go ma prawie że na co dzień. Bo dzięki temu ratujemy często naszą osobowość w sensie naszego wizerunku, naszej tożsamości. Dlatego jest tak trudno, i to jest to, co ćwiczymy, jest tak trudno po latach ćwiczeń nienawiści nagle siedzieć i utrzymać obecność, to znaczy pewnego rodzaju otwartość, obecność i teraźniejszość w uczuciach i sytuacjach, do których nie jesteś przyzwyczajony, bo zawsze wtedy się zamykałeś albo je wykluczałeś. Czyli teraz, nagle, mając 450, 60 i patrząc się tu 70 i 80 lat, nagle utrzymać obecność, czyli nawiedzić, a nie nienawidzieć, w sytuacjach, gdzie zawsze robiłeś coś innego, jest cholernie trudne. Ale to są trudne momenty w tym ćwiczeniu. Dlatego często niekiedy mówię, a, to ćwiczenie jest do kitu. Albo muszę poszukać coś innego. Bo już zaczynamy czuć, że trudno nam jest utrzymać obecność, chcielibyśmy coś innego. Ale po prostu być i ćwiczyć to bycie dłużej, niż nam się podoba. To jest zasen. Dlatego siedzisz dłużej, niż ci to robi dobrze, w sensie produkuje przyjemne uczucie. My siedzimy po prostu, bo ćwiczymy obecność i tak jak cały czas mówię, a nie przyjemne, nieprzyjemne. Czyli ćwiczymy coś, czego nie mogliśmy zrobić, będąc na przykład małymi dziećmi. Tam uczyliśmy się w pewnym sensie nienawiści, ponieważ reakcja na sytuacje, które były podbramkowe dla nas, była między innymi taka, możliwa dla nas, wykluczenia tego, co nas atakowało. Dysocjacja, represja i tak dalej, i tak dalej. Także to są ważne momenty. Myśmy się tego uczyli. I teraz nagle uczymy się znowu być. I zobaczyć, czy nasza stabilizacja może być kontynuowana nie tylko dzięki wizerunkowi. Czyli dzięki identyfikacji z pewnymi uczuciami, z pewnymi sytuacjami, które wyzwalają te uczucia i ucieczka od sytuacji, które wyzwalają uczucia przeciwne lub inne, nieznane na przykład. I to jest trudny moment. Dlatego to sasen, to ćwiczenie to sasen jest takie ważne i zarazem takie trudne, ponieważ mamy konfrontację nagle z tym wszystkim, co dotychczas uważaliśmy, że jest już uporządkowane, nie ma, minęło i będzie tylko dobrze. I teraz poćwiczę troszkę, oprężę się, no i dojdę jeszcze do wglądu jakiejś jedności. Ale ta jedność, ją możemy doświadczyć zawsze i wtedy, jeżeli nasza obecność jest większa niż nasz wizerunek. Ponieważ wizerunek jest zamknięciem i robimy tego ogród działkowy. Rozumiesz, każdy z nas jest potem takim ogródkiem działkowym. Czyli nasz wizerunek jest ograniczeniem. My jesteśmy ograniczeniem. Czyli od pewnego momentu niekonstrukcji tego ograniczenia doświadczamy rzeczywistość jako otwartą i jedną. Tworzymy ograniczenie sekundy, jesteśmy tym ograniczeniem. Nasza tożsamość jest ograniczeniem. Ona
jak mówi, moja tożsamość, na czym to polega, że my cały czas identyfikujemy się z tym samym, z czymś. Dlatego to jest tożsamość, to samo. Ty tworzysz tożsamość poprzez identyfikację z tym samym. To jestem ja, to jest moje ciało, moje mieszkanie, mój dom, tak? Moje, 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 moje. I to sobie powielasz cały czas i wydaje ci się, że tak jest. Ten trening świadomości jest jednym z ważnych operacyjnie. Ale teraz ćwiczymy coś innego, ćwiczymy inny aspekt otwartości, jedności świadomości. I ten aspekt, żeby był doświadczony, potrzebuje to, co się często mówi, puść. Ale to nie jest aktywne puszczenie. Ty nie możesz czegoś puścić, bo tego tak naprawdę nie masz. Tylko, że ty organizujesz się jako wizerunek lub przestajesz się organizować. Ale to, co nam zapobiega, jest nazywane lękiem. Bo my się boimy, że stanie się potem coś, co wiemy, że się kiedyś stało i jak się znowu stanie, będzie na mnie dobrze, czyli ja jestem w kontroli. Ale kontrola to znowu jest ogród działkowy, bo to są bramki, bo to są murki, bo to są wszystkie te rzeczy. I znowu ograniczenie. Czyli albo zaryzykujemy coś w sasen, albo nie. Także uważajcie po prostu w sasen, żebyście nie siedzieli całymi dniami w ogródku działkowym. Rozumiesz? Bo to siedzisz w twoim ograniczeniu, czekając na coś. I tak patrzysz, a teraz jest przyjemniej, a może jeszcze jakiś inny krasnoludek do tego ogródka, może jeszcze to postawić i to przestawić. Nie, nie. To nie o to chodzi, żeby było znowu fajnie w tym ogródku. Tylko zapomnij budować tych ścianek. Zapomnij, żebyś, co chcesz. Chcę niechciwość. Nie bój się tego, czego nienawidzisz, czego nie chcesz, żeby cię nawiedziło. Ani jedno, ani drugie. I już w tym momencie jest przestrzeń. Czyli chciwość i nienawiść, czyli strach przed tym, co cię może nawiedzić, i to nienawidzisz, i chęć, żeby coś się stało, bo inaczej wydaje ci się, że będzie źle, ani jedno, ani drugie. I ta postawa dla nas jest cholernie trudna. Dlatego ten sasen, chociaż jest prosty do wytłumaczenia, i fizycznie rzecz biorąc, to jako w opisie, to nie jest nic skomplikowanego. W utrzymaniu tego stanu też nie skomplikowane, tylko trudne, bo jest połączone z lękami, jest połączone z doświadczeniami, z którymi mieliśmy z przeszłości, szczególnie dzieciństwo i tak dalej, i tak dalej. Czyli utrzymanie obecności jest trudne. I dlatego tak mało o niej wiemy, bo ją utrzymujemy, ale w sposób bardzo ograniczony i skontrolowany. I na tym pułapie całe nasze życie się toczy i my dużo rzeczy robimy, żeby to tak utrzymać. Żeby był dostęp zawsze do tego samego. Czyli staramy się mieć na przykład większe oszczędności i tak dalej, żeby sobie zawsze zabezpieczyć coś. Zawsze to zabezpieczenie takiego status quo. I walczymy, i robimy zawsze, żeby coś było tak, jak jest. Boimy się nowych. A sasen jest w tym sensie dużym ryzykiem, przynajmniej z uczuciem. Dlatego, chcąc, nie chcąc, nie mamy innej możliwości, przynajmniej dlatego jest to całe ćwiczenie i ta cała zabawa z tą świadomością, wiedząc o jej jakości, że sasen nie jest niczym innym, jak doświadczeniem świadomości w jej naturalnym aspekcie otwartości, a nie tylko tego wizerunku, tej zamkniętej w ramce. Ale to jest ta sama świadomość. Ta w tej ramce też jest świadomością. Tylko ona jest bardzo silnie zestawiona obrazkami, murkami, ściankami, mebelkami itd. Ta przestrzeń w tym pokoju, w którym my teraz tutaj siedzimy, jest identyczna niż na zewnątrz. Jest ta sama przestrzeń. Ta sama pustka tu i tam. Ale dla nas będzie wrażenie, to jest mój pokój, tu sobie powierzę, tu zrobię i tak dalej. I stracisz uczucie tej wielkiej przestrzeni. I to cały czas mamy. Wielu z nas na przykład robi takie doświadczenie, żeby sobie tylko uświadomić, na czym polega świadomość analogiczna.
jesteś na zewnątrz, na dworze. I nagle, powiedzmy, wchodzisz do jakiejś katedry. Teraz wchodzisz do tej katedry i mówisz, wow, jaka przestrzeń. No dobrze, ale 10 sekund wcześniej stałeś w nieskończoności i nie widzisz. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nagle wchodzisz tam i mówisz, wow, masz ale duży pokój. No ale sekundę wcześniej stoisz w nieskończoności, to ci kompletnie zwisa. Nie masz świadomości tej nieskończoności, ale tu nagle w tym pokoju ci się wydaje, że jest duży. I potem, no, taki pokój, to ja bym też chciał mieć taki pokój, może nawet dwa. Robimy wyścigi na czymś, co jest kompletne bez sensu, bo każdy z nas jest tą nieskończonością, tylko tego sobie nie uświadamiamy. Rozumiesz, jak sobie uświadomisz, że masz dostęp do nieskończoności, to nie będziesz walczyć o podwyższenie sufitu o 10 cm. Rozumiecie, o co mi chodzi? Bo to inaczej nie można siedzieć 30 lat i martwić się tym, że mój sufit jest za niski, mając dostęp do nieskończoności. Ale ponieważ my nie mamy tej świadomości, tej nieskończoności, tylko siedzimy z jednego pokoiku do drugiego, wydaje nam się, że 10 cm to jest luksus. Ale w porównaniu do tego, co tak naprawdę jest cały czas, to jest po prostu śmieszne. Ale siedząc w środku, 10 cm to jest dużo. Mieć samochód, który ma 100 koni albo 110, to też jest 110, a nie 100. I tak dalej, i tak dalej. Rozumiecie, także nasze wyścigi są fajne, ale one są niestety zawsze z tego punktu tych tożsamości, która zawsze się liczy więcej i mniej. Ale tak naprawdę jesteśmy tą nieskończonością. Nie w niej, tylko tą. I sasen, ten tak zwany wgląd o przebudzenie, jest nagle uświadomienie sobie tego, jaką sferą jesteśmy. Że ten byt nie jest odłączony od nas. Że ta przestrzeń tu i ta tam jest identyczna. I to okno nie dzieli tą przestrzeń od tamtą. To nie jest separacja. To jest idealnie ta sama przestrzeń. Tu oddychasz i tam oddychasz. Mimo to potrzebujemy troszeczkę dachu nad głową i tak dalej, bo jest cieplej, bo nie pada, bo. Ale nie mylmy tego, że przez to oddzieliliśmy się od rzeczywistości, czy od tej przestrzeni i tak dalej. Nie, jesteśmy w tej przestrzeni. W tej samej przestrzeni. I sasen nie jest niczym innym, jak właśnie uświadomieniem sobie tego. A dostęp mamy cały czas. Tylko z przyzwyczajenia, siedzenia w jednej konkretnej przestrzeni i cały czas rozmowy o tych małych przestrzeniach dają nam poczucie, że jest mniej więcej, ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, lepiej, gorzej i tak dalej, i tak dalej. To jest troszkę szkoda w porównaniu do tego, jaką możliwość mamy. I na tym polega to ćwiczenie sasen. To nie jest, żebyśmy mieli więcej czegoś. I być może to jest taka kanalizacja naszej siły witalnej, siły życiowej w coś, co nie zawsze jest tak potrzebne, bo my robimy wyścig wtedy, chcąc, weźmy po polsku, zastąpić dostęp do nieskończoności poprzez ilość. My jesteśmy w pewnym sensie nieskończonością, zapominając o tym, nie mając do niej dostępu, chcemy ją zdobyć, mając więcej czegoś. Czyli chcesz być bogatszy, chcesz żyć dłużej, chcesz mieć więcej czegoś. Zależy, co dla ciebie jest ważne. Ale więcej. Ale więcej to nie jest ta sama jakość. To jest po prostu tylko więcej czegoś. I nigdy tego nie zastąpimy. To jest niemożliwe. Obojętnie czego więcej byś miał, masz po prostu tylko więcej czegoś. Ale nie masz dostępu do jakości tej przestrzeni, która cały czas jest. Obojętnie ile mieszkań masz, ile domków masz, to nie jest to samo, co ta przestrzeń. Masz tylko więcej domów. Ale nie masz więcej przestrzeni. Bo nie możesz ją zamieszkać, a uczucie i doświadczenie tej przestrzeni nie ma z ilością pomieszczeń nic wspólnego. Ale ponieważ myśmy zapomnieli o tym, także jesteśmy na wyścigach o dłużej i więcej. I tu bardzo dużo w to wkładamy naturalnie czasu, stojąc pod koniec tych wyścigów mimo to z pustymi rękami. Bo mamy dużo, a mimo to brak podstawowych doświadczeń. Dlatego to ryzyko nie jest, że możesz mieć domek czy dwa. To nie o to chodzi.